Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić żelkowe drzewko. Szczegółową listę wszystkich potrzebnych przedmiotów znajdziecie w opisie tego filmu. W kuli robię otwór. Taki sam robię w stropianie. Drążek owijam tasiemką. Na wykałaczki nabijam żelki. Kulę owijam folią spożywczą. Zaczynając od góry, wbijam wykałaczki z żelkami. Robię to tak, by przestrzenie między nimi były jak najmniejsze. Tak wypełniam całą kulę. Mocuję drążek do kuli. Do otworu w stropianie wlewam klej i mocuję drzewko. Jeśli chcecie, by drzewko było bardziej stabilne, zamiast styropianu użyjcie gipsu. Na koniec styropian maskuję sizalem. I gotowe! Takie drzewko będzie fajnym prezentem lub słodką przekąską na dziecięcą imprezę. Drzewko możecie oczywiście zrobić na mniejszej kuli. Pamiętajcie, by żelki nie były zbyt miękkie. Na dziś to tyle! Pozdrawiam! Pa, pa!